Czasami zdarzają się takie historie, sprawy kryminalne, które w naszym odczuciu zawierają pewne elementy paranormalne, trudne do logicznego wytłumaczenia. Nie mamy tu zapewne do czynienia z żadną metafizyką, no ale. Dziś opowiem Wam historię, która szczególnie zapadła mi w pamięć. Na mojej osobistej liście najbardziej tajemniczych spraw z Polski znajduje się w ścisłej czołówce, jeśli nie na samej jej szczycie. Jest 2018 rok. Mateusz Kawecki, 30-letni chłopak, mężczyzna, pochodzący z Chutkowa na Zamojszczyźnie, od 5 lat mieszka i pracuje w Hanowerze. Hanower, stolica kraju związkowego Dolna Saksonia w zachodnich Niemczech, to zresztą miasto, do którego zarobkowo wyemigrowała, przynajmniej czasowo, większa część najbliższej rodziny Mateusza. Mieszka tu też jego ojciec. Razem wynajmują mieszkanie, razem pracują w jednej firmie budowlanej, to też i razem spędzają większą część czasu. Mają ze sobą bardzo dobre relacje. Wydaje się, że wszystko o sobie wiedzą i nie mają tajemnic. W Hanowerze mieszka też siostra Mateusza, Katarzyna. W Polsce, w rodzinnym Chutkowie koło Zamościa w województwie lubelskim, na stałe pozostała jedynie matka Mateusza. Ale cała rodzina ma ze sobą bardzo dobry, można powiedzieć, bieżący kontakt. Często do siebie dzwonią, a i kiedy tylko jest okazja, parę dni wolnego, to odwiedzają matkę w Polsce. Mateusz w Polsce ma jeszcze kogoś bliskiego sercu. Ma dziewczynę, która ponadto jest w zaawansowanej ciąży. Niebawem parze urodzi się córeczka. Mateusz jest tym faktem bardzo podekscytowany. 28 marca 2018 roku jest środa. Za 4 dni Wielkanoc. Tego dnia po pracy Mateusz postanowił wyjechać do Polski. Nie była to nagła decyzja, planował to od jakiegoś czasu. Nie święta jednak były tym faktycznym powodem wyjazdu do kraju, a narodziny córeczki, która miała przyjść na świat w najbliższych dniach. Chciał być w tym dniu, przy tym wydarzeniu obecny. Następnego dnia, w czwartek, mają się zgłosić na wizytę do szpitala, by z dużym prawdopodobieństwem zostać już do rozwiązania. Mateusz planuje więc wyruszyć przed północą, tak aby w godzinach porannych następnego dnia dotrzeć na miejsce. Destynacją tej podróży była wieś Lipia Góra w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim, niedaleko Piły, gdzie dziewczyna Mateusza mieszka. Lipią Górę od Hanoweru dzieli 600 kilometrów i najkrótsza trasa wiedzie przez Poznań. Ale Mateusz zawsze wybiera trasę przez Szczecin, która to trasa jest o 60 kilometrów dłuższa, jednak w opinii Mateusza lepsza. Istotnie, ostatnie 120 kilometrów z Poznania do Lipiej Góry to słaba droga. Lepsza jest ta od strony Szczecina.
I prawdopodobnie to stanowiło tę przewagę i wpływało na takie, a nie inne preferencje podróży. O 28 marca, jeszcze przed podróżą, Mateusz rozmawia telefonicznie z matką. Jest w dobrym nastroju, podekscytowany tym, co ma się wydarzyć w najbliższych dniach. Szykuje się do wyjazdu. O 23:30 spakowany wsiada w swoje 20-letnie granatowe BMW na hanowerskich blachach i rusza w drogę. Wyrusza więc tak, jak planował, przed północą. Trasę do Lipiej Góry, tę przez Szczecin, w porze nocnej bez korków można pokonać w 7 godzin, nawet niecałe 7 godzin. Z przerwami na tankowanie, na jakiś krótki odpoczynek, jakiś posiłek, może 8, może trochę więcej. Tak licząc, około 8 rano powinien być na miejscu u boku swojej dziewczyny. Mija noc. Następnego dnia, we czwartek, tuż po 10 rano, ojciec Mateusza, przypuszczając, że syn już prawdopodobnie dotarł na miejsce, dzwoni do niego, by potwierdzić swoje przypuszczenia. Ten jednak informuje, że jest dopiero w Szczecinie. Że były korki, jakiś wypadek z udziałem tira i stąd takie opóźnienie. No ale jest już na ostatniej prostej. Dokładnie o 10:22 wysyła dziewczynie SMS-a z informacją, że będzie za 2 godziny. I rusza dalej. Mijają kolejne godziny. O godzinie 17:00 dziewczyna Mateusza dzwoni do jego siostry z pytaniem, czy wie, gdzie jest Mateusz, bo do niej wciąż nie dotarł, a jego telefon jest nieaktywny. No, to już było podejrzane. Minęło 7 godzin, odkąd był w Szczecinie i wciąż nie pokonał ostatniego 200-kilometrowego odcinka trasy. Ale dziewczyny uspokajają się wzajemnie i ustalają, żeby nie wpadać w panikę. Nie podejmować żadnych kroków, tylko spokojnie czekać. Niestety przez kolejne godziny nic się nie zmienia. Telefon Mateusza raz jest nieaktywny, innym razem odpowiada, jest sygnał, ale nikt nie odbiera. Około 22:00 dziewczyna ponownie kontaktuje się z Katarzyną i potwierdza, że Mateusz się nie pojawił i nie ma z nim kontaktu. Wieści szybko docierają również do matki w Chutkowie. Nazajutrz rano fakt zaginięcia chłopaka zostaje zgłoszony na policji w Zamościu przez matkę, a także na policji w Hanowerze przez siostrę. Rozpoczynają się poszukiwania. Nie dają rezultatu, ale w zamian przynoszą nieoczekiwane informacje. Otóż śledczy ustalają, po weryfikacji monitoringu na przejściu granicznym, że Mateusz nie przekroczył granicy. A przynajmniej jego samochód nie przekroczył granicy, bo to de facto samochód był przedmiotem poszukiwań na monitoringu. Ale co więcej, śledczy ustalają, że telefon Mateusza nie logował się do żadnej stacji BTS na terytorium Polski. Rodzinie trudno jest zweryfikować te informacje, rewelacje, bo po prostu nie ma dostępu do takich danych. Nawet zapis z monitoringu nie został rodzinie udostępniony. I to jeszcze mało powiedziane, bowiem prośba o udostępnienie nagrania z monitoringu spotkała się zwyczajnie ze stanowczą odmową. Ale nie mogą się pogodzić z tymi ustaleniami. Przecież rozmawiali z Mateuszem, kiedy był w Szczecinie, co obala i jedno i drugie ustalenie jednocześnie. Był już przynajmniej kilkanaście kilometrów od granicy, po polskiej stronie i korzystał z telefonu. Więc jak to możliwe? Policja jednak zakwalifikowała zgłoszenie o zaginięciu Mateusza do drugiej kategorii zaginięć. Zresztą, jak utrzymuje, zgodnie z procedurą policyjną, jako że zgłoszenie dotyczy dorosłego człowieka, zdrowego psychicznie i fizycznie, a samo zaginięcie nie nastąpiło w okolicznościach uzasadniających podejrzenie, że może mu zagrażać utrata zdrowia bądź życia.
Zakwalifikowanie do drugiej kategorii zaginięć oznacza, że powyższe ustalenia oraz wciągnięcie danych zaginionego do bazy zaginionych to prawdopodobnie wszystkie czynności, jakie policja wykonała i nic więcej zrobić już nie zamierza. Rodzina została pozostawiona samym sobie, ale nie zamierza bezczynnie czekać na rozwój wypadków. Siostra i kuzynka Edyta drukują i rozwieszają plakaty, docierają do jego znajomych i rozpytują, czy się odzywał, czy coś wiedzą. Rodzice i siostra nagłaśniają sprawę w mediach. Tam błagają o pomoc i jakiekolwiek informacje na temat zaginionego. Do Chutkowa przybywa m.in. ekipa Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Przeprowadza rozmowy z rodziną, obchodzi teren, dom, podwórko, okolice stodoły. Wszystko dokumentuje i z gotowym do obróbki materiałem wraca do Katowic. Kontaktują się też z Krzysztofem Jackowskim. Proszą go o pomoc w odnalezieniu Mateusza. Otrzymują od jasnowidza odpowiedź, że należy go szukać między Wałczem a Mirosławcem, że tam miał wypadek, prawdopodobnie bez udziału innych pojazdów wpadł w poślizg, odbił się i ugrzązł w jakimś bagnie. Być może się tam utopił. Ojciec Mateusza wielokrotnie przejeżdża całą trasę, którą syn przemierzał w nocy z 28 na 29 marca, ze szczególnym uwzględnieniem terenu wskazanego przez Jackowskiego. Nie pomijając także bocznych uliczek w poszukiwaniu śladów samochodu, jakiegoś wypadku, czegokolwiek. Zatrzymuje się na parkingach i stacjach benzynowych, rozpytując, czy ktokolwiek coś widział. Na jednej ze stacji benzynowych obsługa stacji przekazuje, że w dniu zaginięcia niedaleko dokonano napadu na cysternę, która po prostu wyparowała. Nie wiadomo do końca, jaki by to mogło mieć związek ze sprawą zaginięcia Mateusza, ale policja i tak ucina domysły i ewentualne czynności wyjaśniające. Utrzymuje, że do żadnego napadu i uprowadzenia cysterny nie doszło. Mijają miesiące. Córka Mateusza, Blanka, niedługo skończy już 6 miesięcy. Niebawem zacznie raczkować. A ojciec, który tak wyczekiwał jej narodzin, nawet jej jeszcze nie widział. Zapadł się pod ziemię. Nigdzie nie został znaleziony także jego samochód. 12 września 2018 roku matka Mateusza rozmawia z sąsiadem przed swoją posesją w Chutkowie. Ten w trakcie rozmowy, pomny czerwcowego nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z otwartej stodoły sąsiadki, o którym zresztą wszyscy w okolicy włącznie z gospodynią rozmawiali, przypuszczając, że dostało się tam jakieś dzikie zwierzę, które dokonało żywota i prawdopodobnie się rozkłada, pyta, czy już wiadomo, co było przyczyną tego zapachu. Kobieta odpowiada, że nikt nie sprawdzał dokładnie na pięterku, a ona nie chce sama wchodzić na górę po drabinie, by szukać truchła zwierzęcia. Wtedy sąsiad oferuje swoją pomoc. Wchodzi na górę i na wszechobecnej tam słomie odkrywa zwłoki Mateusza Kaweckiego. Matka jest w szoku. Natychmiast zostaje wezwana policja. Funkcjonariusze z Zamościa, którzy przybyli na miejsce, są świadkami bardzo nieprzyjemnego widoku. Twarz Mateusza jest zapadnięta. Została sama skóra i kości. W szczęce brakuje wszystkich zębów. Te są ułożone obok leżących zwłok. Na szyi widać dwa sine ślady po pętli. Jedna u podstawy żuchwy, druga dużo niżej. Nad ciałem wisi gruby sznur z pętlą. Ponadto przy zwłokach znajduje się plecak ofiary, jego portfel, smartfon, plastikowa butelka po wodzie z dużą ilością niedopałków papierosów w środku i karton po soku pomarańczowym.
Przy ofierze nie znaleziono natomiast kluczyków do jego BMW oraz dowodu rejestracyjnego auta. Do dziś nie odnaleziono też samego samochodu. Dzień po odnalezieniu zwłok mężczyzny rodzina odbiera z prosektorium jego rzeczy. Dla rodziny to było dziwne, bo jak można dokładnie przebadać całe ubranie, rzeczy osobiste, dokumenty, telefon w ciągu zaledwie niecałej doby po ich znalezieniu? Z dużym prawdopodobieństwem można jednak przyjąć, że dla śledczych obecność pętli wisielczej była jednoznaczna z zakwalifikowaniem tego zdarzenia jako samobójstwo, w związku z czym dalsze czynności prowadzone były już tylko pobieżnie, bez dogłębnej analizy i wyciągania wniosków. W toku tego pobieżnego śledztwa i sprawdzenia połączeń przychodzących i wychodzących z telefonu Mateusza, technicy odkrywają, że 30 marca, już w Wielki Piątek, czyli dzień po faktycznym zaginięciu, z telefonu ofiary zostało wykonane połączenie do wuja Mateusza. Jednak żadne połączenie nie dotarło do odbiorcy. Przypominam w tym miejscu fakt, że wcześniej policja utrzymywała, że telefon Mateusza w ogóle nie logował się na terytorium Polski. 14 września, a więc 2 dni po odkryciu ciała, ojciec ofiary po dokładniejszym przeszukaniu strychu stodoły znajduje but z odciętą stopą syna. Rodzina zaskarża sposób i dokładność zabezpieczenia miejsca odkrycia zwłok, ale w reakcji słyszy, że wszystkie czynności zostały przeprowadzone prawidłowo. Rzecznik z rozbrajającą szczerością dodaje, że oczywiście mogli dokładnie przeczesywać każdy fragment słomy, ale zajęłoby to 2 tygodnie, byłoby to kosztowne i tak naprawdę zbędne działanie, bo wiadomo, że mamy do czynienia z samobójstwem. Tymczasem rodzina z takimi wnioskami nie może się pogodzić. Twierdzi między innymi, że Mateusz nie pijał soku pomarańczowego, bo po prostu go nie znosił. Stąd karton po soku pomarańczowym właśnie, który został znaleziony przy zwłokach, musiał należeć do jego oprawcy. Ale wątpliwości co do samobójstwa jest przecież dużo, dużo więcej. Niezrozumiałym i nielogicznym wydaje się, aby osoba gorączkowo wyczekująca narodzin swojego dziecka, rozemocjonowana tym faktem, na parę dni przed narodzinami córki pokonuje grubo ponad 1000 kilometrów, aby popełnić samobójstwo w stodole, koło domu rodzinnego. Zastanawiająca i niewyjaśniona pozostaje też kwestia zębów, które zostały oddzielone od czaszki i ułożone obok ciała. No i ta odcięta stopa. Co wydarzyło się 29 marca 2018 roku, na 6 dni przed narodzinami córki ofiary? Jak ostatecznie Mateusz dotarł do Chutkowa? Gdzie jest jego samochód? Co i kiedy tak naprawdę wydarzyło się w stodole w Chutkowie? Pytań jest wiele. Ta tajemnicza sprawa ciągle nie jest do końca rozwiązana. Kto wie, może to wy przyczynicie się do jej rozwiązania? Może potraficie odpowiedzieć na wciąż nurtujące pytania? Może macie choć jakieś hipotezy?